Szczęść Boże, Piotr Krupa, zapraszam na informacje dnia. Na początek przenosimy się do Watykanu, gdzie dobiegła końca cotygodniowa audiencja generalna Ojca Świętego Franciszka. Podczas dzisiejszej katechezy, kontynuując refleksję na temat dzieci, jego świętobliwość zwrócił uwagę na cierpienia, jakie niekiedy dotykają najmłodszych. Zaapelował do dorosłych, aby ci dołożyli wszelkich starań, zapewniając dzieciom należytą opiekę i bezpieczeństwo. Na początku spotkania z wiernymi Ojciec Święty Franciszek przypomniał, jak wielkim darem dla całego społeczeństwa są dzieci. Są one, jak podkreślił papież, najpiękniejszym owocem błogosławieństwa, jakim Stwórca obdarzył mężczyznę i kobietę. Niestety jednak nie wszyscy dorośli są tego świadomi, o czym świadczą cierpienia, z jakimi każdego dnia boryka się część najmłodszych, bezbronnych istot. Tanti bambini fin dall'inizio sono rifiutati. Wiele dzieci od samego początku jest odrzucanych, porzuconych, ograbionych ze swego dzieciństwa i przyszłości. Niektórzy jakby dla usprawiedliwienia ośmielają się powiedzieć, że pomyłką było ich zrodzenie. To haniebne. Nie zrzucajmy na dzieci naszych win. Dzieci nigdy nie są pomyłką. Ich głód nie jest pomyłką, tak jak nim nie jest ich ubóstwo, ich słabość, ich porzucenie. Nie jest nim także ich niewiedza, czy to, że są niezdolne. Jeśli w ogóle, to są to motywy, aby je kochać tym bardziej, z większą hojnością. Ojciec Święty zaapelował, aby wszyscy dorośli poczuli się odpowiedzialni za młode pokolenie, aby uczynili każdy to, co w jego mocy, aby zmienić sytuację dzieci, które są marginalizowane, porzucone, które żyją na ulicy, żebrząc o kromkę chleba, bez szkoły i opieki medycznej. Powodów ich dramatu, jak nadmienił papież, jest bardzo wiele. Troppo spesso. Nazbyt często na dzieci spadają skutki życia zdartego przez pracę dorywczą i źle opłaconą, nie do zniesienia, rozkład godzin. Ale dzieci płacą także koszty niedojrzałych związków i nieodpowiedzialnych separacji. Znoszą skutki skrajnie wyolbrzymionych praw subiektywnych i następnie stają się ich przedwcześnie dojrzałymi dziećmi. Często wchłaniają przemoc, której nie są w stanie strawić i pod oczyma wielkich zmuszone są, by przyzwyczajać się do poniżenia. Żadne z tych dzieci nie jest jednak zapomniane przez Ojca, który jest w niebie. Żadna z ich łez nie będzie zmarnowana, tak jak nie zniknie nasza odpowiedzialność społeczna osób i krajów, dodał Ojciec Święty. Na zakończenie jego świątobliwość pozdrowił przybyłych pielgrzymów, w tym naszych rodaków. Sejm rozpoczął dwudniowe posiedzenie. Wśród różnych tematów poruszanych przez parlamentarzystów znajdzie się także ustawa dotycząca procedury sztucznego zapłodnienia in vitro, która od samego początku budzi wiele kontrowersji. Jutro zaplanowano debatę nad 5 rządowymi poselskimi projektami ustawy dotyczącej procedury sztucznego zapłodnienia in vitro, która choć w błyskawicznym tempie przepychana jest przez rządzącą koalicję PO-PSL pod zgubną nazwą leczenia niepłodności, z leczeniem nic wspólnego nie ma. Jest to metoda, przy mocy której niepłodna para małżeńska, a także inna, niestety poza małżeńska też, może urodzić dziecko, ale tak jak kobieta była niepłodna, jak miała chorobę, która była powodem niepłodności, tak w dalszym ciągu jest. Nie jest to metoda przyczynowego leczenia niepłodności, raczej jest to metoda obejścia choroby, która jest powodem niepłodności. Procedura sztucznego zapłodnienia in vitro uderza także w godność człowieka. Taka forma powstawania życia ludzkiego nie odpowiada jego godności. Człowiek ma prawo, żeby począć się w warunkach naturalnych, warunkach miłości, a nie na drodze niesamowitych manipulacji technicznych. No a po drugie, ta metoda wiąże się z ukrytą aborcją. Wszystko przez to, że rządowa propozycja ustawy o in vitro pozwala na niszczenie zarodków. O tym, jakie będą dalsze kroki rządzącej koalicji w sprawie ustawy dotyczącej procedury in vitro, przekonamy się niebawem. Prawie 5 lat po katastrofie smoleńskiej wciąż nie znamy jej prawdziwych przyczyn i okoliczności. Ujawnione wczoraj przez media stenogramy nie wniosły niczego nowego do sprawy, tylko powtórzyły znane już wcześniej kłamliwe tezy rosyjskiego maku. Ujawnione materiały stały się też elementem walki politycznej. Z tego powodu pojawia się po raz kolejny pytanie o rzetelność oraz niezależność wojskowej prokuratury.
Ujawniony przez RMF FM stenogram został wykonany na podstawie kopii z czarnej skrzynki, którą sporządzono w lutym ubiegłego roku w Moskwie. Zastosowanie przez biegłych nowatorskiej metody wielokrotnego odczytu taśmy z tego samego magnetofonu połączonej z zaawansowaną analizą cyfrowego sygnału umożliwiło realizację unikalnych procesów komputerowej rekonstrukcji taśmy. Wcześniejsze kopie, na których pracowali biegli z Instytutu Zena oraz Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego, były kiepskiej jakości. Powodem miały być niewłaściwe parametry nagrywania, które nie pasowały do taśmy zamontowanej w czarnej skrzynce Tupolewa. Była ona niezgodna z zaleceniami producenta. Po zmianie ustawień biegli wojskowej prokuratury mieli uzyskać lepszą jakość dźwięku. Na jakiej podstawie prokuratura i pan Artymowicz są pewni, że badali taśmę oryginalną? Czy dokonali jakichkolwiek ekspertyz? Z ujawnionych stenogramów wynika, że w kokpicie w ostatnich kilkudziesięciu minutach lotu przebywał generał Andrzej Błasik. On oraz inne osoby miały wpływać na pilotów, aby pomimo złych warunków lądowali w Smoleńsku. Materiał ten obarczony jest również szeregiem nieścisłości. Zarówno w zakresie treści wypowiadanych fraz, identyfikacji mówców oraz w pewnych przypadkach opatrzony jest komentarzem nie będącym interpretacją przebiegu zdarzenia zaprezentowanego przez biegłych. Według biegłych mikrofony miały zbierać dźwięki tylko z kabiny pilotów. Mimo to w stenogramie pojawiają się fragmenty rozmów spoza kokpitu oraz dźwięki uderzeń skrzydła o wierzchołki drzew, które nie powinny być zarejestrowane. Najbardziej wiarygodnym byłoby, gdybyśmy mieli dostęp do oryginału zapisu, no ale wiemy, że z tym jest problem i musimy bazować na tym, co nam strona rosyjska dostarcza i czym dysponujemy. Ale zagadkowe jest właśnie, że mamy w posiadaniu 8-9 kopii i każda z tych kopii różni się czasowo. Ujawniony scenogram jest również bardzo podobny do amatorskiej i anonimowej analizy nagrania z czarnych skrzynek, która pojawiła się w internecie już w styczniu 2014 roku. Skoro treść tej opinii była znana na kilka miesięcy, była opublikowana w internecie na kilka miesięcy, zanim ktoś przystąpił do jej sporządzania, to ona nie ma żadnego przymiotu wiarygodności. W stenogramie pojawia się również zagadkowy fragment. O godzinie 8:07 pada pytanie, która jest godzina. Odpowiedź brzmi w 7:30. Cała ta sprawa pokazuje nam, iż funta kłaków warte są jakiekolwiek badania robione w Moskwie bez posiadania tu w Polsce zarówno części wraku, jak i czarnych skrzynek. Dopóki nie mamy tego tutaj w Polsce, będziemy nieustannie poddawani takim właśnie operacjom, z jakimi dzisiaj mamy do czynienia w wykonaniu prokuratury i pana Artymowicza. Zdaniem komentatorów ujawnienie scenogramów kilka dni przed rocznicą katastrofy oraz w czasie trwania kampanii prezydenckiej nie jest przypadkowe. Cel tego jest wybitnie polityczny. Chodzi o to, żeby po raz kolejny i okres rocznicy katastrofy i miesiąc później wybory prezydenckie przebiegały pod znakiem takich kłótni, w których się społeczeństwu przedstawia z jednej strony obraz obozu rządzącego jako tego rozsądnego, umiarkowanego, który się opiera na faktach, jest spokojny, i opozycji Prawa i Sprawiedliwości, jej kandydata na prezydenta w domyśle także, jako poszukiwaczy spisków. Najbardziej poruszone całą sprawą są rodziny ofiar, które od 5 lat wciąż nie wiedzą, jak zginęli ich bliscy. W związku z tym po raz kolejny pojawiają się głosy, aby śledztwo smoleńskie zostało umiędzynarodowione. Mieszkańcy Torunia oddadzą dziś hołd ofiarom tragedii smoleńskiej. W mieście odbędą się uroczystości religijne i patriotyczne. Odbędzie się także konferencja naukowa poświęcona wizji polityki prezydenta Lecha Kaczyńskiego. O godzinie 19:00 w katedrze świętych Janów sprawowana będzie uroczysta msza święta. Niebawem minie 5 lat od katastrofy smoleńskiej, w której zginęli najwyżsi urzędnicy państwowi, w tym prezydent Lech Kaczyński. W ramach upamiętnienia tej tragedii Stowarzyszenie Ruch Społeczny imienia Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego organizuje w Toruniu konferencję poświęconą wizji polityki tragicznie zmarłego prezydenta. Od godziny 12:00 w toruńskim dworze Artusa będzie można obejrzeć projekcję filmów, natomiast tuż przed godziną 15:00 nastąpi złożenie kwiatów pod epitafium smoleńskim przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i Świętej
Faustyny. O 16 w dworze Artusa prelekcję wygłoszą profesor Andrzej Zybertowicz i profesor Wojciech Polak. Chcemy wspominać ważnego, zasłużonego i wyjątkowo dobrze przygotowanego do swojej misji politycznej polityka, który sprawował przez prawie 5 lat funkcję prezydenta Rzeczypospolitej. Jak mówi Michał Zaleski, postać świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego to przykład dla nas wszystkich. Była to wybitna postać zarówno dla nas, Polaków, autentyczny, szczery patriota. Trzeba pamiętać o tych, którzy giną na posterunku pracy, bo przecież pan prezydent zginął w trakcie pełnienia obowiązków służbowych. Trzeba pamiętać o tych, którzy byli wybitnymi wśród nas, a teraz już nie uczestniczą w codziennym życiu Polski. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji odpowiada na apel pełnomocnika rządu do spraw równego traktowania i zapowiada walkę ze stereotypami w mediach. Media w Polsce utrwalają krzywdzące stereotypy, tak przynajmniej twierdzi pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania Małgorzata Fuszera i domaga się interwencji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Ma chodzić o dyskryminację ze względu na wiek, niepełnosprawność, pochodzenie, religię, ale także płeć i orientację seksualną. Przedstawiciele i przedstawicielki tych środowisk oraz organizacje pozarządowe zwracają uwagę na często krzywdzący i fałszywy sposób ich przedstawiania oraz na mowę nienawiści w różnorodny sposób przejawiającą się na antenie. Małgorzata Fuszera chce, aby mniejszości miały większy i łatwiejszy dostęp do prezentowania swoich poglądów w mediach, szczególnie tych publicznych. Środowiska te nie są również w dostateczny sposób dopuszczane do głosu. Tematy dotyczące równości płci, niepełnosprawności, orientacji seksualnej, pochodzenia etnicznego i wyznania oraz wieku są zbyt rzadko podejmowane przez media. Krajowa Rada pozytywnie odpowiedziała na apel minister Fuszery, przygotuje specjalny plan dotyczący równego traktowania kobiet w mediach. Rada ma reagować na podmiotowe ich przedstawianie, ale również na prezentowanie stereotypowych ról kobiet w społeczeństwie. Bez wątpienia jest to nawiązanie do szkodliwej ideologii gender, która próbuje wypaczyć obraz kobiety jako żony i matki. Krajowa Rada będzie ściśle współpracować z biurem pełnomocnika rządu do spraw równego traktowania. Zgodnie ze swoimi kompetencjami będzie mogła wpływać na publiczne media oraz rozliczać je z wyznaczonych kierunków działania. W niespełna miesiąc walk, które toczą się w Jemenie, zginęło blisko 550 osób, a ponad 1700 zostało rannych. Zabici to zarówno ofiary ofensywy ugrupowania Huti, jak i nalotów krajów arabskich pod kierownictwem Arabii Saudyjskiej. Sytuacja w Jemenie jest dramatyczna. Co chwilę słychać tam huk wystrzelonych pocisków, które trafiają głównie w domy niewinnych mieszkańców. To oni stanowią niemal połowę z ponad 550 osób zabitych dotąd w wyniku starć. Cywile giną także przez naloty międzynarodowej koalicji kierowanej przez Arabię Saudyjską. W wyniku nalotów na wieś Bejt Rejal zginęły 3 kobiety i 3 dzieci. Rakiety uderzyły w dom jednego z tutejszych mieszkańców. Mężczyzna mieszkał tam wraz z dziećmi. Zginęło 6 osób, 8 kolejnych zostało rannych. Niektóre z nich są w stanie krytycznym. Potępiamy działania przestępcze, które mają miejsce w naszej miejscowości i są kierowane w domy zwykłych ludzi, a także w samych mieszkańców miasta. Jednak Arabia Saudyjska nie zamierza poprzestawać. Celem jest likwidacja zbrojnych oddziałów Huti oraz innych organizacji, które destabilizują sytuację w Jemenie. Do działań włączyły się już Stany Zjednoczone. Saudi Arabia sending a strong message. Arabia Saudyjska wysyła jasne sygnały do Huti i ich sojuszników, że nie mogą opanować Jemenu przy użyciu wojska. W ramach tego wysiłku przyspieszyliśmy dostawy broni, zwiększyliśmy wymianę wywiadowczą, a siedziba komórki wspólnej koordynacji i planowania znajduje się w centrum operacyjnym Arabii Saudyjskiej. Mieszkańcy obszaru objętego konfliktem potrzebują natychmiastowej pomocy. Brakuje wszystkiego, od środków medycznych czy jedzenia po energię elektryczną i wodę. Z pomocą wyruszył Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża. Wysłaliśmy blisko 16 ton środków medycznych. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, dotrą do miejscowości Sana. Następnie wyślemy pojemniki ważące 32 tony również ze środkami medycznymi, a także generatorami energii elektrycznej i namiotami.
roboty. Wszystko po to, by pomóc. Celem nadrzędnym jest przywrócenie dostępu do wody i prądu w szpitalach, by mogły one prawidłowo funkcjonować. Ofensywa 10 państw arabskich w Jemenie rozpoczęła się 25 marca. Ma na celu osłabienie i zniszczenie infrastruktury militarnej Huti. Operacja ma potrwać pół roku. To wszystko w tym wydaniu informacji dnia. Dziękuję za uwagę. Na kolejne zapraszam o 16:00. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże, Julita Przyczka. W naszym programie czas na prognozę pogody. A na początek spójrzmy na mapę Europy. W Londynie, Paryżu, Marsylii, Rzymie, Warszawie i Moskwie dziś słonecznie i bez opadów. Na pozostałym obszarze więcej chmur i deszczowo. Temperatura maksymalna od 8 stopni Celsjusza w zachodniej Rosji, około 11 w Austrii i Rumunii, do 17 w Hiszpanii i we Włoszech. A w Polsce? Słonecznie, ale deszczowo. Tylko w regionach północnych i środkowych bez opadów. Najcieplej w Toruniu i Warszawie, około 14 stopni. Chłodniej w Małopolsce i na Podkarpaciu i tutaj około 9 stopni. Wiatr umiarkowany z północy. Ciśnienie bliskie 1026 hektopaskali powoli będzie rosnąć. Wszystkim Państwu dziękuję, życząc dobrego popołudnia. Do zobaczenia wieczorem.